Tę decyzję podjąłem już 1,5 roku temu w gronie osób, które zawsze mnie wspierały. Decyzja o starcie w wyborach na szefa struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej jest decyzją przemyślaną, uzgodnioną i w mojej opinii uzyskałem bardzo szerokie w tym zakresie poparcie, mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Tomasz Tamborski. Do Platformy Obywatelskiej należy od roku 2004, więc praktycznie rzecz biorąc prawie jestem pełnoletni w tejże Platformie. Proszę Państwa, w Platformie były różne okresy, były lepsze, gorsze, wygrywaliśmy, przegrywaliśmy, natomiast dzisiaj jest okres taki, który jest okresem szczególnym. Ja miałem okazję być w Płońsku na konwencji wyborczej, w której naprawdę z wielkim wrażeniem wsłuchiwałem się w słowa Donalda Tuska. To jest naprawdę bardzo ważny moment dla Platformy Obywatelskiej i tej Polsce, i w Polsce, i w samym Kołobrzegu. Według Tomasza Tamborskiego poparcia jako pierwszy udzielił mu pełniący obowiązki szefa Platformy Obywatelskiej Mirosław Tesikowski. Tego poparcia udziela mi wiele osób, tak? Tych należących do partii, ale tych również, którzy do tej partii nie należą. Dlatego też decyzja moja w tym zakresie jest taka, aby 23 października stanąć do wyborów na szefa struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej w powiecie kołobrzeskim. Kołobrzeska Platforma Obywatelska to jest platforma, w których szeregach jest i senator, i poseł, i członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, starosta, prezydent. Więc dlaczego? Dlatego te wszystkie kwestie muszą być jak najbardziej transparentne i dlatego trzeba mówić o tym publicznie i to właśnie w tym momencie robię. Mirosław Tesikowski odpowiada, że regulamin wyborczy pozwala podpisać poparcie kilku kandydatom. Jako pierwszy podpisał poparcie Annie Bańkowskiej, bo jak zapowiedział, to na nią odda swój głos. Listę poparcia Tomaszowi Tamborskiemu podpisał na jego prośbę. Uważam, że pani Anna Bańkowska z całą pewnością jest mniej doświadczonym politykiem od Tomasza Tamborskiego, ale jest bardzo perspektywiczna, bardzo dobrze, że tak powiem, rokuje i potrafi rozmawiać z ludźmi, potrafi przekuwać swoje słowa w czyn i stąd udzieliłem jej poparcia z całego serca. Będę pracował na jej rzecz w kampanii naszej wewnętrznej platformianej. Jednocześnie Mirosław Tesikowski zapowiada, że jeżeli do startu w wyborach zgłoszą się inne osoby, to również podpisze im poparcie. Termin zgłaszania kandydatów mija 9 października. Te wybory świadczą o tym, że Platforma jest demokratyczną partią. Wybory są powszechne. Każdy członek, który ma aktualnie opłacone składki, ma prawo czynne i bierne brać udział w wyborach.